była ta Aldona, wiesz, czy... Jakby jej czas wyznaczyli, że w tej godzinach paść środki. Tak, 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 już. Dobrze, ale wiesz, najgorsze to jest to, że jak jej nie wolno, skoro nie jest skarbiec na nią przekazywany, jej nie wolno tam wchodzić. I to jest, wiesz, jedno drugiemu przeczy. Jak ma się nauczyć, jak ma uprawnienia, skoro nie wchodziła, nigdy jej nie robiła. Aldonie zabrali, to jest tak, a skarbiec, jakby był dwuosobowy skarbiec, to nie ma problemu, wchodzisz i pokazujesz. Ale skarbiec masz jednoosobowo, więc jak, nawet jak ja jestem skarbnikiem, to jak jest Ali skarbiec, to ja nie powinnam na tą zmianę wchodzić. Bo w tym momencie skarbiec nie jest na mnie. I to właśnie jest takie masło maślane, więc wiesz, powinno być to komisyjnie, ale komisyjnie jak się nauczy to? No więc Aldona po prostu będzie zgodnie, wiesz, niezgodnie z przepisami, ja ją będę w poniedziałek uczyła i Aldona będzie ją uczyła. A my, Chryste Panie... Najgorsze, że przepisy wymyślają ludzie... Tak, dokładnie. Ale my, Boże Święty, ja przyjdę i ja nie będę myślała, czy zasiłek, czy zarobek zrobiony, czy przyjedzie coś tam, czy z bankomatem coś tam. Chociaż raz będę miała słabe spokojne. Jest nadzieczarka, tu dziękuję. Ale ja myślę, że to, wiesz, że to przynajmniej z pół roku tak będzie i one będą, wiesz... My dziewczyny, ta Zośka mówi, kurwa, mówi, to ja już pójdę, jak mam przeklapane. Ja już o nic nie poproszę, mówi, bo jak mi puści wiązankę, to mówi, się już nic odzywać nie będę. No to zobaczycie, mówię, jak jesteś w trakcie roboty, a tu ci pięć razy, to uczyni tam, to uniczyni temu, zrób tamtemu, to jest zasiłek, temu przynieść hasło tamtemu, tany temu, straty pierdaty, no nie? I poczekaj jak tego, mówię, zobaczycie jak to jest, jak to będzie, jak wam Elka puści z ręką wiązanki. Ala mówi, Jezus, mówi, jakich my się czasów doczekały, nie ma możliwe, żeby dla nas to zastąpi. A my takie umęczone, a Ala, a ta co jest na rano w skarbcu, to już po prostu jest, tak zmęczona, że się nie da, wiesz. Chociaż my sobie tak tam radzimy, wiesz, pomagamy sobie nawzajem, bo byśmy się wykończyły obydwie, wiadomo, że nie dzielimy roboty twoja, moja, nie ten, no nie? Ja robię pewne rzeczy, ona robi pewne rzeczy i wiesz. To powinnaś mieć wtedy tylko skarbiec na głowie i do widzenia. A to ci stoją nad tobą. Pani Olu, Ola, chodź szybciej, proszę cię, usiądź, chodź. I tak wiesz. I za nie mogę, bo. Ale chodź, ty potem zrobisz. No nie. I tak chyba z tego, że. Bogdanem oboje pojedziemy tylko. A jak jeszcze okrężną drogą, to jest na Bartek jutro jedzie do Wrocławia? No, gdzieś w ogóle jeszcze nie ma czasu. Nawet kolegami się tam nie ma czasu spotkać, to przyjechał, to się pomagał z kolegami w Wrocławiu. Ale wiesz, jak się ma dziewuchę, to już się po prostu nie zmienił. Ale czy mówił coś jeszcze nic z nią? Mówił coś o tej dziewczynie, czy nic? Nie. Samolot się rozbił dzisiaj. Startował z tego El Shar, coś tam w Egipcie. Tak. I leciał do Sankt Petersburga. I nad Synajem się tym, nad tak rozrzeczką. 224 osoby leciały. No. No, ruskie się takie te osobowe, tak tu się niespecjalnie rzadko się zdarzało. A to były jakieś tam też linie takie, wiesz. Tamte mi jakieś linie, jakaś mniejsza linia była, jakieś, ale to był Jumbo, czy Airbus był, to czyli samolot tam, no nie. Airbus? No to jakieś porządne były. No, nie, nie. Poszłam do pracy i miałam radę dziewczyny wcześniej, wiadomością, że no. Z rehabilitacji dziewczyny miarkę zabił mąż od powodu. O Jezu, że moje. O Boże. Miała z nim rozwód, ale oczywiście. Pana wyrzucić nie można.
jak ją zabił? O Jezus Maria, Boże, co nie przemyślała przed tym jeszcze. Matko Boska. Bo by było. Podobno poznaleźć w pobliżu. A chociaż ciebie. To nie była taka aż pewna wieść ocenna, ale to jednak było, że mówili, że nie wiadomo gdzie jest, ale nie wiadomo. W tym w gminie proszę Kronowa też znaleźli jakąś kobietę, że nie wiadomo czy morderstwo, czy popełniła samobójstwo 54 czy 56 lat. Przyjechać, uciąć do tych kwiatków ozdoby, wiesz? Jakieś gałęzie. Tam są takie ładne liście. Jakiś jałowiec. No, i tam jałowiec i ten, no właśnie ten. Ktoś tam jedzie z gałęzią. Gdzie jedzie? Tam przez ten czas. Na kosolenie, no nie? Nawet może gdzieś tam wczoraj. I teraz dzisiaj będzie tu tak jak jutro. Zobaczcie, jakie ile będzie kwiatów tutaj. Zawsze mają ładne kwiaty. Chyba bym się nie ten, teraz miałem piękne kwiaty. Złote. Na razie coś tam mają. Ale... Na razie, a tam, zobacz tam, no widzisz? Ojej. Zobacz. I wcale nie drogie mają. Ja tu zawsze kupowałam, jak nie jechałam. Ja miałam za mało. Już się korek robi. Ja miałam za mało, to zawsze kupowałam tutaj. Patrz jakie piękne mają. Jakie tylko byś chciała. No, no mówię, ci mają wszystkie kwiaty. Jak mówię, tu mają dużo kwiatów. No i co będzie tak stał, kurde? No przynajmniej ktoś wyjeżdża. Ten się zatrzymał i no, bo tam ci wjeżdżają, ten to wiesz. Takie albo też szczępiaste takie ładne. Ja nie lubię tych drobnych. A takie bordowe, wszystkie są piękne, ma jakie piękne. Jest wybór taki, że zobacz, o. Ale to są ładne, są takie właśnie, nie takie drobniutkie, tylko no. Takie już. No, są z tego psu. Nie zrobisz, nie? W Warszawie też jakiś pijak wjechał ten, no. Stary dwóch facetów, no. Gdzieś na wypadku zginęły trzy osoby. Boże święty, czy to dopiero jutro klątrem pojedziemy. A byle jechać. Polski także. Owszem, no fajnie jest jak się ładnym autem jedzie. Ale ja też nie przyprowadzuję. Ale powiem ci, że ważne, żeby jechać. Żeby się zamykały i tak dalej. Znaczy on ma jakąś tak lachę, wymięconą czy coś tam, a to właśnie. A ten gdzie tu stoi? No skraczył. I znowu przypierniczył, to jest ślad. Ale cudne to jeździe. Po prostu piękne. Cudowne. Gorąco to jest. Nie, to później zaczęły brązować. No po prostu cudne. No, żółte. Thank you.
mają, no nie tak jak do żółtych kolorów. Tam nie była woli. Zatoki lewa, 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 lewa strona. No tu zatoki cała mnie boli. Lewa. U nas też nie woli, też akcja V otrzymywali. Młodzi pouciekali, bo plany, wiesz, pouciekali na zwolnienia. Chłopak jeszcze wyzywali, że uciekł na zwolnienie, a on się okazuje, że zaawansowany ten rak czustki, że nic mu nie, już nie ma szans na cokolwiek. Oni go jeszcze wyzwali? Tak. Młody się kurna nie leczy, jak do lekarza, to ani badania, ani nie zostaje se pójdziemy, no nie, co za problem się pochodzić. A my dojechaliśmy. Nie wiem, czy kamerę wyłączać, czy nie? Wyłącz, no po co ci kamera? Pacior dwie jak się głupek jakiś tam. Przestań. Z ciebie jak w aucie nie ma, to...